Generalnie rzecz biorąc, my chcemy pokazać alternatywę. Ja chcę pokazać alternatywę. Ja chcę pokazać rzeczywiście lewicowe propozycje, a nie to, co się dzisiaj PiS-owi przypisuje błędnie moim zdaniem, bo tam tej lewicowości jest tak naprawdę mało. Rzeczywiście... Ale w Platformie jest dużo za to. No ale bardzo. Ale i w PO... Likwidacja śmieciówek na przykład. Ale gdzie likwidacja śmieciówek? Zamiana śmieciówek na jakieś niejasne kontrakty i również zamiana etatów na kontrakty, czyli tak naprawdę to może oznaczać pogorszenie warunków pracy dla wielu pracowników. Więc ja myślę, że w tych wyborach jest szansa. Ja to staram się robić, żeby rzeczywiście brzmiała jakaś alternatywa w postaci rzeczywiście zmniejszenia nierówności społecznych. Rzeczywiście radykalnego wsparcia dla ubogich kosztem tych bogatych, bo nie można oszukiwać, jeżeli chcemy zwiększyć wydatki, to musimy zwiększyć podatki. Więc ja, niektórzy nawet ze mnie się śmieją, krytykują, jak pan to by nawet 90% dla udatych milionerów, a ja mówię, okej. Porozmawiajmy o tym, jeżeli chcemy zwiększyć wydatki na walkę z ubóstwem, jeżeli chcemy na każde dziecko 500 zł, to nie mówmy 15% CIT, tylko na przykład 25% CIT. Trzeba być uczciwym. I w polskim społeczeństwie, gdzie bieda to jest 3 miliony prawie ludzi poniżej minimum egzystencji, a z drugiej strony prezesi spółek notowanych na giełdzie zarabiają średnio 1,5 miliona w górę, no to pytanie, czy to jest moralne żyć w takim społeczeństwie? Czy nie lepiej zabrać tym, co zarabiają 1,5 miliona i rzeczywiście przenieść te pieniądze w dół? Czyli, że tak powiem, klasyczny Janosik, dlatego, że po prostu to rozwarstwienie jest gigantyczne i ani PO, ani PiS nie chcą go zmniejszać. Niestety, no nie widzę tych propozycji wśród tych dwóch partii. One tu się nie różnią i to, co je łączy akurat, to jest taki radykalny antykomunizm, który w polityce gospodarczej jest antysocjalizmem. To, że ostatecznie one wspierają pracodawców czy przedsiębiorców, a rzeczywiście jako kandydat... Oni je wspierają. Z czegoś trzeba kampanię wyborczą robić. A, no właśnie. To jest zjawisko opisane już dawno temu. Skąd jest to przechylenie, powiedzmy, niby ultraliberalne w polityce w większości krajów Zachodu, prawda? No to tak, jest to dopuszczenie finansowania korporacyjnego w różnej formie. No więc właśnie, więc alternatywą jest na przykład obligatoryjne branżowe układy zbiorowe, że w każdej branży, jak mowa już o związkach zawodowych, chcą wyrzucać z przedsiębiorstw, porozmawiajmy, ale w takim razie niech będą branżowe układy zbiorowe, czyli pracodawcy branży spożywczej dogadują się z przedstawicielami pracowników i każda pani czy pan w spożywczym sprzedająca ma gwarancję. Jak w niedzielę pracuje, to ukryta na przykład... Ukryta opcja niemiecka do mnie przemawia, bo to jest dokładnie model niemiecki. To na przykład wtedy nadgodziny razy 3 w niedzielę wynagrodzenie. I ustalone są warunki pracy, płaca minimalna w branży i krajowa, i w branży powiedzmy wyższa, i różnego rodzaju dodatki, zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. W Polsce w ogóle tego nie ma. Nie ma branżowych układów zbiorowych. Prawie żadnego. Jest karta nauczyciela, którą wszyscy atakują. W związku z tym myślę, że tutaj potrzebny jest jakiś radykalny zwrot, a nie obniżmy trochę podatki przedsiębiorcom, jakieś ulgi dajmy. No to nie jest dobry kierunek.